Jednym z ważnych wymiarów tej praktyki pielgrzymki po kościołach stacyjnych jest dzieło miłosierdzia. W czasie tych Eucharystii zbieramy kolektę, która jest przeznaczona na dzieła miłosierdzia w każdej z parafii, które nas goszczą na tej drodze kościołów stacyjnych. Dzisiaj mamy takie słowo, które skoncentrowane jest na temacie miłosierdzia. Pierwsze czytanie pokazuje, w jaki sposób miłosierny jest Bóg. A drugie czytanie, które jest wzięte z Ewangelii, mówi o tym, do jakich konkretnych wymiarów miłosierdzia Bóg nas wzywa w Jezusie Chrystusie, nas. Najpierw przyjrzyjmy się właśnie temu, kim jest Pan Bóg. Pan Bóg miłosierny. Na czym Jego miłosierdzie polega? W tym tekście z księgi proroka Daniela są takie trzy istotne momenty, które to wskazują. Pierwszy jest zaraz na początku tej modlitwy Daniela. O Panie Boże mój, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają. Dochowujesz wiernie. Tłumaczenie nie jest dokładne, dosłowne. Zresztą rzadko kiedy tłumaczenia bywają dosłowne, nie? Gdyby tłumaczyć wiernie, trzeba by powiedzieć, dochowujesz wiernej miłości. Dochowujesz wiernej miłości. Tam jest takie słowo hebrajskie, które brzmi chesed. I bardzo często jest tłumaczone właśnie jako miłosierdzie, po prostu miłosierdzie. Chesed. Wierna miłość. Miłosierdzie to jest wierna miłość. W jakim sensie wierna miłość? Ano w takim, że Izraelowi nie należy się miłość Boga. Izrael znalazł się w Babilonie, w niewoli, dokąd tak naprawdę wygnały go jego własne grzechy. Izraelowi Bóg podarował państwo, podarował wolność, wyprowadził go wcześniej z Egiptu, dał im wielkie państwo, dał im królestwo z czasów Dawida, Salomona. Wszystko to zmarnowali, wszystko to zepsuli. I ten ich grzech doprowadził do ich klęski, do zniszczenia Jerozolimy, do zburzenia świątyni i oni sami są w niewoli. I czy jest jakaś nadzieja w tej niewoli? Jest. Nadzieją jest wierna miłość Boga. Bóg ich kocha mimo wszystkiego, co zrobili, mimo wszystkiego, czego się dopuścili. Bóg ich kocha, ponieważ ostatecznie jest wierny sobie samemu. Chesed to jest taka łaskawość, taka miłość, która wynika z wierności sobie samemu. W tym czasie niewoli babilońskiej też prorok Ezechiel głosił słowo Izraelitom i ogłaszał im, że Bóg ich poprowadzi z powrotem do ich ziemi. Wróci im państwo, wróci im wolność. Ale Ezechiel mówi wyraźnie w imieniu Boga, nie z waszego powodu to czynię. Nie z waszego powodu to czynię. Tylko dla mojego świętego imienia. Jakby chciał powiedzieć, Pan Bóg, was nawet ta niewola nie zmieniła.
Nawet ten Babilon was nie zmienia. Jacyście byli, tacy jesteście. Nic, żadnej zmiany, żadnej refleksji, żadnego nawrócenia. Ale wrócę was z powrotem do waszej ziemi. Dlaczego? Bo jestem wierny sobie. Jestem wierny sobie. Nie potrafię inaczej. Nie potrafię was nie kochać. Nie potrafię cofnąć słowa. Nie potrafię cofnąć wybrania. Więc miłosierdzie to jest taka miłość, która przekracza radykalnie granice sprawiedliwości. Nie? Nie ma sprawiedliwości, nie ma żadnej równości. Izrael nie postępuje tak, żeby Bóg miał tytuł, by go kochać. Nie, nie. Nie ma powodu, by kochać Izraela. Ale Bóg kocha, ponieważ jest wierny sobie. Dzisiaj byłem w więzieniu, jednym łódzkim więzieniu. Mówiłem o tym do osadzonych na mszy świętej, 30 mężczyzn. Wyście widzieli, jakie wrażenie taka nowina o Bogu robi na tych mężczyznach. O Bogu, który jest wierny miłości, nie cofa słowa, nie cofa wybrania, nie cofa żadnego ze swoich darów. Bóg jest wierny, niezależnie od tego, co człowiek zrobił, jak postępuje. Bóg się nie wycofuje. 1000 tekstów można z Pisma Świętego przytaczać, żeby to pokazać. To jest pierwsze. Zaraz potem Daniel mówi do Boga: u Ciebie, Panie, sprawiedliwość. I znowu uderzające w jakiś sposób, zwłaszcza w nowych przekładach Pisma Świętego, oddaje się ten fragment. Najczęściej on jest tłumaczony tak: u Ciebie, Panie, sprawiedliwość zbawiająca. Sprawiedliwość zbawcza. To znaczy Bóg jest w taki sposób sprawiedliwy, to jest u Boga sprawiedliwością, co człowieka grzesznego zmienia, co człowieka grzesznego właśnie zbawia, czyni kimś innym, czyni lepszym. Sprawiedliwość nie polega na tym, żeby się na kimś odegrać. Bóg nie ma poczucia sprawiedliwości spełnionej wtedy, kiedy człowieka karze. Bóg jest szczęśliwy i sprawiedliwy dopiero wtedy, kiedy to, czego człowiek doświadcza, zmienia go na lepsze, czyni go kimś nowym. Sprawiedliwość zbawcza. Przepraszam, ale to więzienie pewnie mi będzie siedzieć dość długo w głowie. Zawsze to jest mocne przeżycie. Nawet ludzka sprawiedliwość, jeśli jest sensownie ułożona, to tak wygląda. Nie wystarczy wsadzić kogoś do więzienia i niech tam siedzi. I co, ma wyjść taki sam jak wszedł? Albo jeszcze gorszy? Mamy wszyscy nadzieję, że jeśli ktoś tam trafia, to trafia także po to, żeby przejść jakiś proces resocjalizacji, żeby przejść jakiś proces zmiany, żeby wyszedł z tego więzienia kimś innym. Wtedy możemy mówić o sprawiedliwości. Inaczej to te wszystkie kary, procesy, nie wiadomo co, to byłby rodzaj zemsty społeczeństwa na kimś, kto owszem, postąpił źle, powinien zostać ukarany. Ale sens tej kary to nie jest tylko, żeby się odegrać za przeproszeniem. Sens kary jest w tym, że ten ktoś się zmienia, staje się kimś innym. Taki sposób
jest Bóg sprawiedliwy. Dlatego w myśleniu biblijnym sprawiedliwość nigdy nie jest przeciwstawiona miłosierdziu. Dla biblijnego Żyda sprawiedliwość jest tożsama z miłosierdziem. Właśnie Bóg jest w taki sposób sprawiedliwy, że jest miłosierny. To nam się te dwa pojęcia często w głowie gdzieś tam kłócą, ale w Bogu się nie kłócą, w Bogu się schodzą. Jesteś sprawiedliwy wobec kogoś, kto potrzebuje miłosierdzia, właśnie wtedy, kiedy no, czynisz wszystko, by go zbawić, by go zmienić, by był kimś innym, żeby się stał kimś lepszym. Wtedy dopiero jesteś sprawiedliwy. I ostatnie słowo idzie jeszcze dalej. To jest pod sam koniec tej modlitwy Daniela. Słyszymy, ale Pan Bóg nasz jest dosłownie pełen miłosierdzia i okazuje łaskawość. I tutaj to słowo miłosierdzie jest oddane słowem hebrajskim rachamim. I to słowo rachamim pochodzi od słowa rechem, czyli łono. Łono. Bóg jest w ten sposób miłosierny, że jakby zaprasza człowieka z powrotem do swojego łona. Po co? Po to, żeby go na nowo urodzić. Żeby go na nowo urodzić. Wtedy Bóg najpełniej, to jest chyba najczęściej używane słowo na określenie miłosierdzia w Starym Testamencie, rachamim. Nie? Wtedy Bóg naprawdę wypełnia swoje miłosierdzie, jak daje człowiekowi nowe życie, jak udaje mu się człowieka na nowo urodzić. Właśnie takiego człowieka, którego własne grzechy zniszczyły, właściwie duchowo zabiły, sprowadziły do zera. I człowiek jest w takiej sytuacji, w której myśli, no, dla mnie właściwie wszystko się skończyło, już nie ma przestrzeni do życia, nie ma nadziei. Bóg miłosierny ma takie pragnienie, żeby wziąć tego człowieka w swoje łono i dać mu nowe życie, kompletnie nowe życie. To jest na przykład doświadczenie konfesjonału. Jak idę do spowiedzi, to z taką nadzieją, że się na nowo urodzę. Nie, że tam odrobinkę się poprawię, nie? Ktoś by mógł traktować spowiedź jako taki rodzaj takiej pobożnej kosmetyki. Panie się na tym troszkę lepiej znają niż panowie, nie? Trochę poprawię oko, nie? Trochę pudru. No i co? A pod spodem, co było, to jest, nie? Nie. To nie jest miłosierdzie, to jest właśnie, to jest kosmetyka. Miłosierdzie jest wtedy, kiedy człowiek ma szansę urodzić się na nowo, zacząć życie od początku. Więc też w podejściu do ludzi, nie? Mówię, że świadczę komuś miłosierdzie, ale on ma rzeczywiście szansę zacząć życie w nowy sposób. Moje miłosierdzie taki ma cel, taką ma ambicję w spotkaniu z człowiekiem, który potrzebuje wsparcia. On się rzeczywiście urodzi na nowo, zacznie nowe życie, czy tylko odrobinkę na moment coś mu poprawię, tak 5 minut inaczej będzie żył. Więc to jest dobra nowina o Bogu, jaka dzisiaj pada w księdze proroka Daniela. Właśnie o Bogu, który jest wierny i nic nie jest w stanie tej Jego wiernej miłości od nas odwrócić.
Nowina o Bogu, który w ten sposób jest sprawiedliwy, że zbawia, więc jest sprawiedliwy, będąc miłosiernym. I o Bogu, który jest miłosierny w taki sposób, że nas rodzi do nowego życia. Nie poprawia tam odrobinkę rzeczy, które wymagają jakiegoś retuszu, tylko ciągle ofiaruje nam nowość, kompletną nowość życia. Taki jest Bóg miłosierny. I właściwie miałbym pokusę teraz w oparciu o Ewangelię mówić drugą część tego kazania, ale chyba już sobie odpuszczę. Jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga. Takiego. Bądźcie miłosierny, jak Ojciec jest miłosierny. Taki sposób. Tak jak tego doświadczamy ze strony Boga, który nas w taki sposób kocha, w taki sposób nas kocha, próbujmy choć trochę tacy być dla innych, dla siebie nawzajem. Amen.